Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Galaxy, czyli w Centrum Rozrywkowo-Handlowym. A z nami jest już nasz pierwszy gość. Witam bardzo serdecznie, Maciej Kazuwa z duetu Jackpot. Witam serdecznie. Macieju, jesteś, ale tak jak przedstawiłem, jesteś z duetu. Gdzie jest druga połówka tego duetu? Druga połówka bardzo, bardzo znacząca i w duecie, i w życiu. Kasi nie mogło dzisiaj z nami niestety być, ponieważ udziela swojego kunsztu młodym adeptom. No, czyli naucza. Ale naucza, oczywiście. Bardzo to lubi, bardzo to ceni i oddaje się temu. I niestety po prostu dzisiaj nie mogła być, ale pozdrawia Państwa serdecznie. Ale bardzo się cieszymy, że przyszedłeś do nas do studia. Bardzo nam miło. Również. Rozmawiamy o duecie, o zespole, ale o zespole, w którym są dwie osoby, dwie bardzo ważne osoby dla siebie również. Powiedz, jak tak naprawdę wygląda? Jesteście duetem, jesteście zespołem, ale jakie łączą Was relacje tak naprawdę? Czy tylko muzyczne? Inspirujecie się nawzajem? Mógłbym odpowiedzieć bardzo krótko. Każde. Relacje i w życiu prywatnym, bo jesteśmy parą, i w życiu zawodowym, także przewija się u nas cały czas temat muzyki, ale nie tylko muzyki, miłości, życia codziennego, problemów, rozterek i zapytań. Także jest to naprawdę zespół na co dzień. Jest to zespół, który jest zespołem bardzo życiowym, bo pewnie Wasz dobry humor później przekłada się na lepszą współpracę w zespole, w duecie. Fajnie, że mówisz o dobrym humorze, który się przekłada na pewno na pracę i na koncertach, ale też nasze złe humory, które między parą oczywiście bywają, też się przekładają. I gdzieś tam powiem, że jest to bardzo pozytywne, bo muzyka to nie tylko słodkie dźwięki, nie tylko pozytywne emocje, ale i również złość i zamyślenie i nostalgia. Także no, wszystkie te emocje panujące. Koncerty są takie, jak jest w danym dniu w domu. A jakbym spytam może banalnie, bo pytanie może jest faktycznie troszkę trywialne, ale jak byś określił Waszą muzykę? Naszą muzykę. Przede wszystkim do tej pory gramy, tak jak tytuł płyty, muzyka wielkiej wagi, czyli Osiecka, czyli kabaret starszych panów, czyli tacy wokaliści jak Ewa Bem, Hania Banaszak. No dla nas bardzo, bardzo istotne i w sferze tekstowej, i w sferze muzycznej. Łapiemy to w granicę gdzieś tam bossanowy, ale też szerzej pojętej. No i co? No po prostu staramy się przede wszystkim śpiewać po polsku. Przede wszystkim. Tak. A jak długo istnieje już Wasz zespół? Zespół muzyczny. Ten zespół, duet muzyczny istnieje tak, jak istniejemy w duecie razem. Jesteśmy ze sobą niespełna 2 lata. Teraz niebawem będzie ta 2-letnia rocznica. I właśnie też 2 lata istnieje nasz duet, jeżeli chodzi o zespół. Też muzyczny. Też muzyczny. Niedawno, bardzo ważna data. Dlaczego? No, pojawił się Wasz album. Album to dużo powiedziane, ale płyta już jest. Powiemy również widzom, że będzie można płytę wygrać po programie. Tak. Ale o tym to na koniec naszej rozmowy. Napięcie. Powiedzmy na samym początku o tej płycie. Płyta. Już nie wytrzymałem, wspomniałem wcześniej, we wcześniejszym pytaniu. Nosi tytuł, zatytułowana jest Muzyka Wielkiej, Historie Wielkiej Wagi, przepraszam, emocje. No właśnie, premiera była 22 października w Akademii Sztuki. Wczoraj graliśmy pierwszy popremierowy koncert w Browarze, Polskim Klubie Muzycznym. No, powiem szczerze, że jeszcze mnie emocje trzymają, zarówno jak i po premierze, jak i po wczorajszym koncercie. Przede wszystkim było mnóstwo ludzi, byli to ludzie, którzy chcieli być, to było czuć. Niesamowite emocje, nie płynące nie tylko z nas, ale z drugiej strony od słuchacza. No, rozwaliło nas to emocjonalnie. Na premierze około 150 osób. Wczoraj na pierwszym popremierowym koncercie 180 osób. Jest piękny. Wczoraj graliśmy już w duecie, natomiast premierę
wykonaliśmy z muzykami, z którymi w szerszym składzie, z muzykami, z którymi nagraliśmy tę płytę. Także no dużo przygotowań, dużo emocji, dużo nerwów. No i znowu, to wszystko na pewno czuć w naszej muzyce. Ale to pewnie długo się do tego przygotowywaliście. W końcu płyta to nie jest takie, nie jest taka mała rzecz. Jak długo trwały prace nad tą płytą? Tak, teraz powinienem powiedzieć tak, to bardzo długa praca była. No nie, ponieważ my akurat tak się zdarzyło szczęśliwie, że bardzo dużo gramy, bardzo dużo rozmawiamy o tym, no bo mamy taką okazję w domu. Nam program płyty ukształtował się, przede wszystkim Kasi, bo ona jest autorem doboru utworów, ukształtował się już dawno. Wiedzieliśmy, że mamy jakieś środki, które zostały nam zaproponowane przez sponsorów. To się zbierało i tak naprawdę wiedzieliśmy od roku, że będziemy nagrywać. No ale wiadomo, dużo grania, życie i tak dalej, nie było tematu. A temat powstał pod koniec czerwca, wyszliśmy do studia w lipcu, no i praktycznie płytę, jeżeli chodzi o stronę muzyczną, zamknęliśmy pod koniec sierpnia i na początku września, jeżeli chodzi o sprawę graficzną i całej tej historii, która jest na zewnątrz, w dotyku i namacalnie możemy zobaczyć. Także wydaje mi się, że szybko. Natomiast no, meritum tej płyty gromadził się w nas, myślę, że dłużej. Natomiast realizacja z racji wspaniałej ekipy nastąpiła dosyć szybko. Jest to 12 utworów, waszych autorskich utworów? Nie. Nie wszystkie? Nie. To jest właśnie, tak? To jest właśnie płyta, która jest, są to no, covery, mówiąc potocznie, ale dla nas bardzo znaczące, są to polskie covery, jest to, tak jak wspominałem wcześniej, Osiecka, Kabaret Starszych Panów. Ale wkładacie w to dużo siebie, prawda? To nie są to zwykłe... No jest to jakby mianownik, od którego i w górę w licznik, i mianownik w dół od kreski ułamkowej idą, rozumiem, nasze emocje, także nie jest to typowe odtwarzanie, staramy się aranżować na nowo, uruchamiać emocje, które być może jeszcze nie były, a jeżeli były, może są podane w inny sposób. I ta płyta dlatego właśnie jest zatytułowana Historia Wielkiej Wagi, bo dla nas są to wielcy twórcy, wielcy poeci, wielcy kompozytorzy. Ale jednak każde takie dzieło, mimo że na pewno jest, każdy taki utwór, mimo że już stworzony, już istniejący, wy jednak troszeczkę przerabiacie, a no troszeczkę, pewnie nie troszeczkę, bo tworzycie go trochę od nowa jednak, prawda? Tworzycie go trochę po swojemu i dajecie mu nowe życie. Także jesteście autorami dzieła, które powstaje i które pewnie dla wielu osób również będzie dalszą inspiracją. Bardzo fajnie powiedziałeś, oczywiście my tak, natomiast dla innych osób, a tutaj bym wspomniał naszych słuchaczy, naszych odbiorców, którzy podchodzą po koncertach i mówią, dobrze Kasia, twoje emocje, dobrze Maciek, twoje emocje, ale to do mnie, to o mnie było, to do mnie było i w ogóle ludzie się bardzo utożsamiają z tym. I to się utożsamiają z rzeczami, które już powstały. I to jest piękne, że jest właśnie tchnięte w nie nowa energia, nowa siła, nowa moc. Natomiast jak już jestem przy głosie, a mówię dużo, już jest pomysł, już jest w zalążku idea powstania płyty całkiem autorskiej, która będzie jakby kontynuacją tej płyty. Czyli w której wszystkie kawałki już będą wasze, napisane również od nowa. Nasze, napisane, skomponowane i również tekst. I to będą historie wagi lekkiej. Czyli to jest waga... Ciężka, gruby kaliber. Gruby kaliber, waga ciężka. Ja wiem, że ta waga lekka, patrząc na mnie, to troszeczkę uśmiech na twarzy, ale też również... Ale widzę, że z ironią do tego podchodzicie, z dużym uśmiechem. Z dużym dystansem przede wszystkim. Także chodzi o to, że tutaj nagraliśmy naszych mistrzów. Natomiast nie śmiemy się porównywać, dlatego na dzień dobry ta płyta jest wagi lekkiej. I myślę, że w momencie, kiedy będzie wychodzić, ja również będę mógł o tym powiedzieć i Państwo będą to widzieć. Rozumiem. Powiedzmy jeszcze o tym, że już niedługo, tak, już 8 listopada, to jest dosyć ważna data,
będzie dosyć znacząca dla was, znaczący dla was moment, dlatego że już wtedy odbędzie się półfinał programu, w którym występujecie, z dosyć sporym sukcesem, jak na razie. No tak, tak to wyszło, no niesamowicie. Tak, zakwalifikowaliśmy się do półfinału Must Be The Music, tylko muzyka, wraz z naszymi przyjaciółmi, bliskami, również ze Szczecina. Jest to dla nas duże zaskoczenie. No i cóż, no przeżywamy niesamowicie. Ja tutaj bym chciał podziękować serdecznie wszystkim naszym słuchaczom i ludziom, którzy oglądają program, bo bez was nie byłoby tego. To są jakieś głosowania na Facebooku, potem jakieś SMS-y. To jest fajne, bo widać, po prostu widzimy, że będąc tylko duetem, bo tam są potężne kapele również, ale że jakoś dociera to do ludzi, to co robimy, i ma taki fajny odbiór ciepły. No co widzimy przede wszystkim właśnie po tym Facebooku, który po prostu, no, burza była na nim, burza. Czyli zachęcamy wszystkich na pewno 8 listopada. Bardzo, żeby... bardzo zachęcamy. Słuchajcie, są nam potrzebne wasze głosy. Jeżeli wam się podoba, jest to zgodne z waszym sumieniem i estetyką, głosujcie na nas. Zachęcamy 8 listopada. Płyta, autografy będzie można dostać na pewno podczas kolejnych koncertów. Dokładnie, podczas kolejnych koncertów będziemy płytkę podpisywać, także zapraszamy serdecznie. Ja myślę, że duża część państwa jednak na tym internecie jest obecna, w związku z czym nasze koncerty również są widoczne. Jeżeli wam się podoba, będziemy ją podpisywać. A my zachęcamy. Mamy jedną płytę, oczywiście tak, z autografem. Oczywiście, z autografem. Tak, to jest nasz. Zachęcamy wszystkich naszych widzów do tego, żeby wysłać mail na adres naszej redakcji, i pierwsza osoba, która wyśle mail na adres naszej redakcji, otrzyma tą płytę z autografem. Także bardzo serdecznie zachęcamy. Taki mały konkurs, ale jakże znaczący. A ja mam nadzieję, że będzie się bardzo dobrze słuchać. Tak. Redakcja @pomerania.tv to jest adres mailowy. W tym momencie już te maile można wysyłać. Czekamy, bardzo czekamy. A ja bardzo dziękuję, Maciej, dziękuję tobie. Również, dziękuję państwu. Podziękujemy również Kasi, której wprawdzie nie ma, ale która duchem Kasia jest z nami. Ale Kasia naucza. Tak. Również jej bardzo serdecznie dziękujemy. Ja państwu bardzo dziękuję za tą część, ale już za chwilę, już naprawdę za chwilę kolejna część naszego programu. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę pozostać z nami.